Jesteśmy bardzo często zaszokowani tym, co ludzie, różni ludzie mówili do Pana Jezusa. Jak pogardliwie wypowiadali się o tym doskonałym człowieku. Ale ten zgardzony przez ludzi Pan Jezus, on był w podróży. To znaczy, że on był postem. Es ist bemerkenswert in dem Brief. Jest to bardzo godne uwagi, to co czytamy w Ewangeliach, że Pan Jezus ciągle na nowo pokazuje, że był w drodze, w podróży. Dann musste er aber durch Samaria ziehen. Ale on musiał przejść przez Samarię. Immer wieder geht er von einem Ort zum anderen. I on przechodził z jednego miejsca na drugie. Er war nicht sesshaft hier auf der Erde. On nie był, nie osiedlił się nigdzie na tej ziemi. Er war selbst ein Fremder. On sam był obcym. Das sind zwei große Wahrheiten seiner Person. Są to bardzo ważne prawdy dotyczące jego osoby. Erstens war er verachtet von den Menschen. Po pierwsze, był on zgardzony od ludzi. Und zweitens war er selbst der abgesonderte, der Fremde hier auf Erden. A po drugie, on był odłączony jako ten obcy na tej ziemi. Und so war er auf der Reise. I tak był on w podróży. Und wohin ging diese Reise? A gdzie prowadzi ta, gdzie jest cel tej podróży? Sie ging nach Golgotha. Ta droga kierowała go na Golgotę. Und das finden wir hier. I to widzimy tutaj. Es heißt, dass zu diesem armen Menschen kam. Widzimy, że on przyszedł do tego biednego człowieka. Und genau das ist wahr von unserem Jesus. I tak samo stało się z Panem Jezusem. Er kam dahin, wo wir waren. On podszedł tam, gdzie myśmy się znajdowali. Und er nahm den Platz, den wir verdienten. I on zajął miejsce, które myśmy, na które myśmy zasłużyli. Wisst ihr, was ich verdient habe? Czy wy wiecie, na co ja zasłużyłem? Ich habe den Tod. Ja zasłużyłem na śmierć. Weil ich gesündigt habe. Gdyż ja grzeszyłem. Mein Platz wäre am Kreuz gewesen. Moje miejsce było tam na krzyżu. Und jetzt kam dieser Samariter und nahm meinen Platz. Teraz przyszedł ten Samarytanin i zajął moje miejsce. Auf Golgatha trug er meine Sünde. I tam na Golgocie niósł moje grzechy. Und auf Golgatha wurde für mich zu Sünde. I tam na Golgocie był on za mnie uczyniony grzechem. Und wurde für mich ein Fluch. I on za mnie stał się przekleństwem. In allen Ländern höre ich das Brüderbeten. W wielu państwach, gdzie jestem, słyszę, jak bracia się modlą, dass der Herr Jesus als Fluch ausgesprochen wurde. Pan Jezus został uderzony na tym drzewie przekleństwa. I widzę to drzewo przekleństwa. Und das ist nicht falsch. To nie jest fałszywe wyrażenie złe. Aber es ist zu mój. Ale to jest trochę za mało. Er ist selbst ein Fluch für uns geworden. On sam stał się dla nas przekleństwem. Das wird uns gesagt im Galaterbrief, Kapitel 3. Czytamy o tym w liście do Galacjan, trzeci rozdział. Vers 13. Trzeci rozdział, wiersz 13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Gdyż napisano, przeklęty każdy, który zabił na drzewie. I ten Samarytanin zajął moje miejsce. Und warum hat er das getan? A dlaczego on to uczynił? My czytamy tutaj, że on był wewnętrznie wzruszony. Das spricht von seiner Liebe. To wyrażenie mówi o jego miłości. Wenn wir die Frage stellen, warum ist der Herr Jesus für mich ans Kreuz gegangen?
kiedy stawiamy, zadajemy takie pytanie, dlaczego Pan Jezus za mnie poszedł na krzyż? Dann ist die Antwort bei der Liebe. To odpowiedzią jest na to, dlatego, że On mnie miłował. Er liebte Gott. On miłował Boga. Und er liebte mich. I On mnie miłował. Er wollte Gott, Gottes Plan, Ratschluss erfüllen. On pragnął wypełnić Boże plany, zamiary. Und er wollte mich retten. A mnie chciał uratować. Als er vor 2000 Jahren auf Golgatha ging, kiedy on przed 2000 lat wisiał na Golgocie, da dachte er auch an Max Luther. To on też tam na tym miejscu wtedy myślał o Maxie Lutherze. Das ist sehr gut für mein Herz. To jest cudowne dla mojego serca. Dass er meine Stätte einnahm. Że on zajął moje miejsce. Aus Liebe zu mir. Z miłości do mnie. Und dann lesen wir weiter, dass er herzutrat zu diesem Elenden. My też dalej czytamy, że on się zniżył do tego biedaka. Wisst ihr, was das ist? Czy wy wiecie, co to oznacza? Das ist mein Herz. To jest miłosierdzie. Liebe ist das Wesen. Istotą Boga jest miłość. Gnade ist Gottes Schenken an den Menschen. Łaska natomiast jest darem Bożym w stosunku do człowieka. Und Barmherzigkeit ist der vermehrte Anteil. Natomiast przedłużonym ramieniem łaski jest miłosierdzie. Das ist das Herniederneigen des Herrn Jesus zum Sünder, der in den Folgen seiner Sünde hilflos stand. To jest zniżenie się Pana Jezusa do człowieka, który popadł w skutki następstwa swojego grzechu. Und jetzt verbindet er die Wunde. A teraz on opatruje rany tego poranionego. Das ist Vergebung und Reinigung. To jest przebaczenie i oczyszczenie. Wenn ein Mensch sieht, dass er ein Sünder ist, jeżeli jakiś człowiek zauważa, że jest grzesznikiem, und wenn er sich selbst nicht helfen kann, i widzi, że nie potrafi sam sobie pomóc, und wenn er dann Gott seine Sünden bekennt, jeżeli on wyznaje swoje grzechy Bogu, dann empfängt er Vergebung. To otrzymuje przebaczenie. Vergebung ist eine ganz große Sache. Przebaczenie jest to rzecz bardzo wielka. Und der fast 100-jährige Johannes schreibt uns. I ten stuletni Jan pisze nam. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind. Pisze wam dzieci, że grzechy wasze zostały przebaczone. Und seien sie nam gesehen. Dla jego imienia. Weil der Herr Jesus meine Sünden trug. Ponieważ Pan Jezus zniósł moje grzechy. A więc to biegł. Mógłbym otrzymać przebaczenie. Wiecie, co to znaczy? Czy wy wiecie, co to znaczy? Ich bekomme keine Strafe mehr für meine Sünden. Oznacza to, że ja nigdy nie otrzymam kary za te popełnione przeze mnie grzechy. Weil der Herr Jezus meint die Strafe für meine Sünden bekommen. Gdyż Pan Jezus już poniósł karę za moje grzechy. Dort in den drei Stunden der Finsternis am Kreuz. Wtedy w tych trzech godzinach ciemności na Golgocie. Gott ist gnädig, wenn er mir vergibt. Bóg jest bardzo łaskawy, jeżeli on mi przebacza. Aber Gott ist auch gerecht, wenn er mir vergibt. Ale Bóg jest również sprawiedliwy, jeśli on mi przebacza. Gott bestraft nie Sünden zweimal. Więc Bóg nie każe za grzechy dwukrotnie. Und wenn er sie aber nicht bestraft, jeżeli on ukarał Pana Jezusa, dann hejt freimas. To przecież ja mogę odejść wolny. Und zweitens habe ich durch das Blut des Herrn Jesus reinigung. A po drugie, przez krew Pana Jezusa otrzymałem oczyszczenie. Ich war schmutzig vor Gott mit meinen Sünden. Ja byłem przed Bogiem brudny przez swoje słodki grzechu. Und es gab kein Mittel mich zu reinigen. I nie było środka, który mógłby mnie oczyścić. Und da hat der Jesus sein eigenes Blut. I wtedy Pan Jezus wylał swoją krew. On im Blute des Lammes bin ich reingekommen. Ja zostałem oczyszczony właśnie tą krwią baranka. Wir haben einen Bruder in der Schweiz, der ist 70 Jahre alt. My mamy pewnego brata w Szwajcarii, który ma 70 lat. Sein Name
On się nazywa Legua. On manchmal stellte sich vor, jemand der ihn nicht kennt. I nieraz przedstawcie sobie, że przedstawia się komuś, kogo nie zna. Aha, przedstawia się komuś, kogo nie zna. Oder sagt, mein Name ist Legua. I mówi, ja nazywam się Legua. Das heißt, der Schwarze. To znaczy, czarny. Aber dann fügt er hinzu. Ale film zaraz dodaje. Aber weiß. Ale uczyniony białym przez krew baranka. Das ist reinigung. To jest oczyszczenie. Und dann gießt der Öl und Wein darauf. Teraz ten człowiek, ten Samarytanin, wylewa olejo i wino. Das ist Friede mit Gott und Freude des Heiligen Geistes. Jest to pokój z Bogiem i radość w Duchu Świętym. Wer in Bezug auf seine Sünden sich völlig auf Golgatha stützt, jeżeli ktoś w związku z moimi grzechami podeprze się na dziele z Golgoty, to będzie całkiem uspokojony w swoim sumieniu. I to na całe swoje życie. On otrzyma pokój z Bogiem. I wtedy Duch Boży mieszka w nim. I wywołuje w nim radość z powodu Pana Jezusa. A teraz następuje coś szczególnego. I ze Samarytanin setzt ihn auf seinen eigenen Tisch. Samarytanin wkłada tego poszkodowanego na swoje dynę. Zuerst nahm der Samariter den Platz dieses armen Menschen. Najpierw Samarytanin zajmuje miejsce tego człowieka na Golgocie. Er nahm meinen Platz. On zajął moje miejsce. Und dann nahm er mir seinen Platz. A daje mi teraz swoje miejsce. Zamykłeś. Czy to nie jesteś potężnego? Dass er meinen Platz nahm, ist Reichtum des Gnade Gottes. To, że on zajął moje miejsce, to jest bogactwo Bożej łaski. Dass er mir seinen Platz gab, a to, że on mi teraz dał swoje miejsce, to jest wspaniałość łaski Bożej. To jest tematem pierwszego listu, pierwszego rozdziału listu do Efezjan. To wird nur nicht nur gesagt, dass wir vergebung des Sünden haben, gdzie jest napisane, że my nie tylko mamy przebaczenie grzechu, dass wir erlöst sind aus der Sklaverei, że zostaliśmy wyzwoleni z niewoli grzechu. Das ist Reichtum der Gnade. To jest bogactwo łaski Bożej. Aber hier wird uns gesagt, dass wir zur Sohnschaft gebracht wurden. Ale tam jest również powiedziane, że zostaliśmy wprowadzeni do synostwa. Und dass wir jetzt Kinder Gottes geworden sind. I że staliśmy się teraz dziećmi Bożymi. Das ist Herrlichkeit der Gnade Gottes. To jest wspaniałość albo chwała łaski, Bożej łaski. Ich habe durch den Herrn Jesus sind nicht nur alle meine Sünden Probleme verschwunden, gdyż na podstawie dzieła Pana Jezusa nie tylko, że zniknęły, nie zniknął problem mojego grzechu, sondern er hat mir ganz neue Futter verliehen, ale on jeszcze dodatkowo darował mi całkiem nowe, cudowne rzeczy. Und der Apostel Paulus nennt das in Christus sein. A apostoł Paweł nazywa to być w Chrystusie. Das heißt, angezogen mit der ganzen Schönheit und Herrlichkeit des Jesus. To znaczy być przyodziany całą pięknością i wspaniałością Pana Jezusa. Dieses wunderbare Wort in Epheser 1, to cudowne słowo w pierwszym rozdziale listu do Efezjan, angenehm gemacht in den Geliebten. Być uczyniony miłym, przyjemnym w tym umiłowanym. Und jetzt lesen wir weiter, er führte ihn. I teraz czytamy dalej, że on to prowadził. Jetzt da, so ein Mensch, der ein Kind Gottes geworden ist, jeżeli człowiek, który został dzieckiem Bożym, er darf jetzt erfahren, dass der Herr Jesus ihn führt. Może doznać teraz, że Pan Jezus go prowadził. Das ist eine wunderbare Sache, dass im Glauben zu erreichen. Jest to cudowna rzecz, którą możemy uchwycić wiarą.
Wierzący, każdy wierzący może powiedzieć, że życie na tej ziemi jest bardzo ciężkie. Und der Gläubige kann sagen, es ist sehr schwer, zu finden. I wierzący może też powiedzieć, jest bardzo ciężko, aby znaleźć drogę, właściwą drogę. Aber der Glaube sagt, ale wiara mówi, er führt. On prowadzi. Bin gerade bei meinem jüngsten Kind dabei, einen Weg. Ja akurat z moim najmłodszym dzieckiem znalazłem rozwiązanie czy drogę, jeśli chodzi o jego zawód. On ma 15 lat. On teraz musi zastanowić się nad tym, czym chce zostać i w jakim kierunku dalej się kształcić. I to nie jest tylko w Polsce problemem, ale również w Szwajcarii. Zu sehen, was er kann. Chyba zauważyć to, co może zrobić, co może uczynić. Eine Stelle zu finden, wo er etwas lernen kann. Znaleźć miejsce, na którym może się uczyć. Und ich sagte zu meiner Frau, ja powiedziałem do swojej żony, in dieser Übung, die wir jetzt sind, w tym doświadczeniu, które teraz przechodzimy, war es denn mit den anderen sechs auch so schwierig? To z tymi wcześniejszymi dziećmi tak samo było trudno. Panie Krause, to jest właśnie na co chwili. Moja żona powiedziała, że było tak samo trudno. Du weißt das nur nicht mehr. Ty już tego po prostu nie pamiętasz. Bei den sechs können wir zurückblicken. Bei diesen sechsen können wir zurückblicken. Że co do tych wcześniejszych sześciu dzieci możemy spojrzeć wstecz. Wir können sagen, der Herr hat geführt. I możemy powiedzieć, że Pan to wszystko prowadził. A teraz w stosunku do tego najmłodszego Tomasza możemy powiedzieć, że Pan prowadzi. Chociaż jeszcze nie widzimy tej drogi dokładnie, to wiara może powiedzieć, że Pan będzie prowadził. Może również i na tym miejscu ktoś siedzi, który nie wie, co dalej będzie się z nim działo na drodze jego życia. Będzie on ten Jezus, prawda? Jeżeli wierzysz w Pana Jezusa, jesteś dzieckiem Bożym, to w wierze możesz powiedzieć, on będzie prowadził. Gdzie teraz on prowadzi tego mężczyzny? On prowadzi go do gospody. Diese Herberge ist ein Bild der göttlichen Versammlung. Ta gospoda jest obrazem na miejscowe zgromadzenie. Das ist das, was der Herr beginnt und tut, der zum Glauben kommt. To jest miejsce, do którego prowadzi Bóg każdego, który uwierzy. Er führt ihn dahin, wo die Gläubigen sich versammeln. On prowadzi ich tam, gdzie zgromadzają się wierzący. Es gibt manchmal bekehrte Menschen, die sagen, ich will allein bleiben. Są, znajduje się również nawróconych ludzi, którzy mówią, ja nie będę się nie przekonano, to zostanę sam. Ale to nie jest wola, taka nie jest wola Pana. Er führt ihn dahin, wo die Gläubigen zum Namen des Herrn Jesus versammeln. On ich tam prowadzi, gdzie wierzący zgromadzają się do imienia Pana Jezusa. Und in Verbindung mit dieser Herberge trägt er solche Bücher. I teraz w połączeniu z tą gospodą on zaczyna się o niego troszczyć. Wenn wir in der nächsten Stunde noch etwas weiter kommen werden. Jeżeli byśmy w następnej godzinie poszli dalej, poprowadzili dalej ten temat, dann werden wir sehen, dass die Sorge des Herrn Jesus zweierlei ist. To zauważymy, że troska, którą nas otacza Pan Jezus, jest dwustronna. In Verbindung mit der örtlichen Versammlung. W związku z zgromadzeniem miejscowym myśmy to wszyscy przeżyli. I my jest kostwar w pracy zusammen. Ci, którzy znamy to cudowne miejsce zgromadzenia się wierzących. An diesem Platz bringt der Herr Jesus die Seinen zur Ruhe. Bo na tym miejscu Pan Jezus prowadzi swoich do pokoju, do odpocznienia. Und er gibt ihnen geistliche Speise. I on daruje im jeszcze dodatkowo duchowy pokarm. Und jetzt spricht
teraz, że jest full price. I czytamy teraz, że on dalej odjechał. To jest wielka wunda, że jest in den Himmel hinauf. To jest obrazem na to, że on wstąpił do nieba. On weterał in Himmel ist. A teraz, kiedy on jest w niebie, to hat er mich nicht vergessen. To nie oznacza to, że on mnie zapomniał. Oder vergisst keines der Seinen. I on nie zapomni ani jednego ze swoich. On, es wird mir gezeigt, dass er zwei Denarii aus der Tasche zieht. Jest też powiedziane, że on wyciągnął z kieszeni dwa denarii. Das zeigt uns, was unser Herr Jesus jetzt vom Himmel her für uns tut. I to wskazuje na to, co Pan Jezus dla nas czyni z nieba. Seine beiden Tätigkeiten. Te dwie czynności. Er ist unser Sachwalter. On jest naszym sprawiedliwikiem. I tym najwyższym kapłanem. Teraz zmienimy nas do mnie do Łukasza 10 rozdział. On jest tutaj. Od 35 wiersza. Z kapitlu a do 11 rozdziału 13 wiersz. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 35 wiersz. A Nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych trzech zdaniem swoim był bliźnim temu, który wpadł w ręce pójców? A on rzekł: ten, który się ulitował nad nim. Rzekł Jezus: i ty czyń podobnie. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś przyglądała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej: Pan, Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i ja nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I rzekł do nich: któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy, powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby. Albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie miał mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu: króla, przyjrzyj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeśli nawet nie nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to za natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam: proście, będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża?
albo gdy będzie go prosił o jajo, dam mu skorpiona. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Nasz Pan Jezus jest teraz w niebie. Aber er hat die Gläubigen nicht vergessen. Ale on nie zapomniał o wierzących. Er sorgt für uns vom Himmel her. I on teraz się o nas troszczy z nieba. Er tut das als unser Hohepriester. On czyni to jako nasz najwyższy kapłan. Und da trägt er uns seine Schwachheit. I on nosi nasze słabości. Das ist das Thema des Hebräerbriefes. Takim jest temat listu do Hebrajczyków. Und wir finden zweierlei Dienste des Hohen Priesters. A my zauważymy, że ta służba najwyższego kapłana odbywa się w dwojaki sposób. Den ersten Dienst finden wir im ersten Teil des Hebräerbriefes. Pierwszą służbę mamy zapisaną w pierwszej części listu do Hebrajczyków. Das ist bis Kapitel 7. I to jest zapisane do 7 rozdziału. Da sehen wir, dass der Hohe Priester sich für uns gewendet. Tam widzimy, że ten najwyższy kapłan stawia się za nas. Dass die Gläubigen hier auf Erden in den schwierigen Umständen nicht verzweifeln. Aby wierzący tutaj na tej ziemi, będący w trudnych okolicznościach, nie zwątpili. Es gibt für den Gläubigen auf Erden oft schwere Tage. Tak, również i dla wierzących. Bardzo często bywają na tej ziemi bardzo trudne dni. Ziemia stała się dla wierzących pustynią. Und er steht in Gefahr, dass er manchmal verzagt. I wierzący jest w tym niebezpieczeństwie, że on czasami zwątpi. Und dann ist unser hoher Priester vom Himmel her für uns tätig. I wtedy ten najwyższy kapłan z niebios jest dla nas czynny. Dass wir nicht verzweifeln. Abyśmy my nie zwątpili. Aber er tut doch etwas Zweites. Ale on też i czyni drugą rzecz. Und das finden wir in Hebräer. Kapitel 7 und folgende. A o tym czytamy w liście do Hebrajczyków od 7 rozdziału do następny. Er verwendet sich, dass wir trotz Schwierigkeiten anbeten. On stawia się tak za nami, abyśmy my pomimo tych trudności potrafili uwielbiać. Es könnte einmal sein, dass die Schwierigkeiten so groß werden. Bo może się tak zdarzyć, że te trudności będą kiedyś tak wielkie, dass wir nicht mehr danken und loben. Że już nie będziemy w stanie dziękować i chwalić. I dlatego wtedy on się za nami wstawia. I teraz ja myślę o pewnej rzeczy, którą przeżyłem przed 30 laty. W sobotę rano moja babusia upadła z krzesła i natychmiast była martwa. I to było strasznie przerażające dla naszej całej rodziny. Wir waren alle sehr traurig. I wszyscy byliśmy bardzo smutni. Und am Sonntagmorgen rief ich zur Versammlung. A w niedzielę rano szedłem do zgromadzenia. Und ich habe gedacht, ich werde meinen Mund nicht öffnen zum Singen. I ja sobie myślałem, że nie będę potrafił otworzyć swoich ust w śpiewie. Denn ich war traurig und niedergeschlagen. Bo byłem smutny i przygnębiony. Ale gdy się miałem w zgromadzeniu, to nagle usłyszałem samego siebie śpiewającego ze wszystkimi. Ten najwyższy kapłan ustawił się właśnie za mną. Abym ja pomimo tego wielkiego smutku w sercu mógłbym właśnie uwielbiać Pana Jezusa. To właśnie czyni nasz najwyższy kapłan z niebios. A po drugie, on jest naszym komendownikiem. Das ist das Thema des ersten Johannesbriefes. A takim jest też i temat pierwszego listu Jana. Wenn Kinder Gottes sündigen, jeżeli dzieci Boże grzeszą, die müssen nicht mehr sündigen, oni już nie muszą grzeszyć, aber sie können noch sündigen. Ale oni jeszcze potrafią, albo mogą grzeszyć. To
Das wissen wir aus Gottes Wort. My o tym wiemy ze Słowa Bożego. Das wissen wir auch aus persönlicher traurigen Erfahrung. I to znamy również i z naszego osobistego, niestety smutnego doświadczenia. Aber dann verwendet sich unser Herr Jesus für uns. I wtedy wstawia się nasz Pan Jezus za nami. Als der Sachwalter beim Vater. Jako ten orędownik u Ojca. Damit wir wiederhergestellt werden können. Abyśmy znowu mogli być przyprowadzeni do naszego stanowiska poprzedniego. Und er hat das auch zum Voraus gesagt, als er hier auf Erden war. I on już to przepowiedział wcześniej, gdy na tej ziemi był. Und wir finden das in Johannes 13. A o tym czytamy w Ewangelii Jana 13 rozdział. Als er im Begriff war, in den Himmel zu gehen. Gdy już miał zamiar odejść do nieba. Dann hat er seinen Jüngern die Füße gewaschen. Wtedy on obmył swoim uczniom stopy. Das ist ein Dienst als Sachwalter vom Himmel her. To jest właśnie jego służba jako orędownika z niebios. Und er tut das mit uns. A on to czyni z powodu nas. Denn Kinder Gottes, die gesündigt haben, sind nicht glücklich. Bo dzieci Boże, które zgrzeszyły, nie są szczęśliwymi. Und er möchte, dass die Seinen hier auf Erden glücklich sind. A on tak bardzo chciałby, aby wszyscy, którzy są jego własnością tutaj na tej ziemi, byli szczęśliwi. Und er weiß, dass das nur geschehen kann, wenn verkehrte Dinge geopfert werden. A on wie dobrze o tym, że to może się stać tylko wtedy, gdy rzeczy złe zostaną uporządkowane. Vielleicht sitzt ein Kind Gottes hier in diesem Saal. Może teraz siedzi dziecko Boże właśnie w tej sali, które poszło błędną drogą. Und ich weiß, dass du nicht glücklich bist. I ja wiem, że ty nie jesteś szczęśliwy na tej drodze. Aber der Herr Jesus verwendet sich für dich. Ale Pan Jezus stawia się za tobą. Als der Sachwalter. Jako orędowy. Er möchte, dass die Dinge geordnet werden. On chce, aby te rzeczy były uporządkowane. Geordnet vor Gott und vor den Menschen. Uporządkowane przed Bogiem i przed ludźmi. Damit du nicht glücklich bist. Abyś ty zawsze był szczęśliwy. Was zeigen uns diese zwei Denare? To właśnie wskazują nam na to te dwa denary. Und dann sagt er, dass er zurückkommen werde. A następnie on powiedział, że on wróci z powrotem. Das ist die eigentliche christliche Hoffnung. To jest ta najważniejsza chrześcijańska nadzieja. Wir erwarten den Herrn Jesus, dass er wiederkommt zu den Türken. My oczekujemy Pana Jezusa, aby on powrócił, pochwycić nas do siebie. Und dann wird er alles bezahlen, was noch nötig ist. A wtedy będzie jeszcze do końca zapłacone wszystko, to, co jeszcze będzie konieczne do zapłacenia. Das sagt er hier. Tak on tutaj mówi. Dann wird die Rettung vollendet werden. Wtedy zbawienie będzie dopełnione w pełni. Es fehlt uns nämlich noch etwas. Bo mianowicie czegoś nam jeszcze brakuje. Unser Leib ist noch nicht erlöst. Mianowicie tego, że nasze ciało jeszcze nie jest wyzwolone. Wir haben volle Sicherheit unserer Seele. My mamy pełną pewność zbawienia naszej duszy. Aber unser Leib ist noch nicht erlöst. Ale nasze ciało jeszcze nie jest wyzwolone. Darum erwarten wir den Herrn Jesus als Heiler. I dlatego my oczekujemy Pana Jezusa jako Zbawiciela. Der unser Leib der Niedrigkeit umgestaltet wird. Aby on nasze ciała tej niskości przemienił. Zugleich Wirklichkeit seines Leibes der Herrlichkeit. Do postaci ciała swego chwalebnego. Das heißt, wir in Filipper brief. O tym czytamy w liście do Filipia. Und jetzt kommt dieser wichtige Vers 36. A teraz czytamy ten ważny wiersz 36. Und den müssen wir jetzt ganz genau lesen. I ten wiersz musimy bardzo dokładnie przeczytać. Sonst verstehen wir die ganze Geschichte nicht richtig. Bo inaczej nie zrozumiemy właściwie całej tej historii. Da Jesus fragt jetzt diesen Gesetzesgelehrten. Pan Jezus pyta teraz tego nauczonego w piśmie. Wer ist der nächste von denen, der unter die Räuber war? Który z tych trzech, twoim zdaniem, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? Und jetzt gibt es drei Möglichkeiten. I teraz są trzy możliwości. Entweder der Priester. Albo ten kapłan. Oder der Lewit. Albo Lewita. Oder der Samariter. Albo ten Samarytanin. Und so bekannt werden wollte der die Barmherzigkeit. I ten zapytany natychmiast odpowiada, że ten, który wykonał miłosierdzie. Jetzt kommen wir zum großen Grundsatz. I teraz przechodzimy do wielkiej obowiązującej zasady. Der Grundsatz des Gesetzes ist
To wielką zasadą zakonu jest to, żeby Boga miłować, a bliźniego swego jak siebie samego. A tego właśnie nie jesteśmy w stanie wykonać. A wielką zasadą łaski jest to, że to Bóg mnie miłuje i że mój bliźni mnie miłuje. To tutaj jest nam powiedziane. A moim bliźnim, czy wy wiecie, kto to jest? To jest Pan Jezus. Ten, którym swoje życie za mnie złożył. Ten Samarytanin. A teraz przejdziemy do tej płaszczyzny chrześcijańskiej, czy podłoża chrześcijańskiego. My wierzący bardzo wiele na ten temat rozmyślamy, co my mamy dla Boga uczynić. Naturalnie taka myśl nie jest całkowicie błędna. Bo my jesteśmy tutaj na tej ziemi, aby Bogu służyć. Ale jest jeszcze coś o wiele bardziej ważniejszego. Nie jest tak wiele ważne, kim jesteśmy my dla Boga. Ale o wiele ważniejsze jest to, kim dla nas jest Bóg. I dokładnie akurat tego uczy nas ta historia. A teraz wasze myśli chciałbym skierować do naszego dobrego śpiewnika. Jest wiele różnych chrześcijańskich śpiewników. Ale nasz śpiewnik ma w sobie coś bardzo szczególnego. Bo prawie wszystkie pieśni mówią o tym, co Bóg dla nas uczynił. Tylko niewiele pieśni śpiewamy na temat tego, co my powinniśmy uczynić dla Boga. I te pieśni wszystkie, prawie że wszystkie pochodzą z ostatniego stulecia, z zeszłego stulecia. To w tamtym stuleciu Bóg podarował tą cudowną łaskę. Aby wierzący ludzie we wierze poznali właśnie to właściwe podłoże. I na nim żyli. Rozmyślając, czego Bóg dla nich dokonał. Że on swojego syna dał na Golgotę. I aby o tym rozmyślali, co Pan Jezus dla nas uczynił. I to jest coś, co bardzo wam, chciałbym wam zalecić, abyście się tym zajmowali. Wiele rozmyślajcie o tym, co Pan Jezus dla nas uczynił. A to uczyni nasze serca spokojnymi i szczęśliwymi. I wtedy Pan Jezus mówi do nas, idź i czyń podobnie. I z tego czynienia, z tego szczęścia zajmowania się tym, co Bóg dla nas uczynił, to my znajdziemy właśnie siłę, aby w tym usposobieniu Chrystusowym żyć tutaj na ziemi. To jest to wielkie, najważniejsze pouczenie płynące z tej historii. Ja myślę, że my, wierzący, o wiele za dużo stawiamy samych siebie pod zasady zakonu. My myślimy, że powinniśmy to albo tamto uczynić i wtedy zawodzimy w tym wykonaniu. Ale jeżeli będziemy się tym zajmowali, co Bóg dla nas uczynił, to wtedy będziemy mogli też piękno dalej podawać w ten świat otaczający.
Chciałbym teraz powiedzieć o trzech rzeczach, które są dla nas bardzo ważne. Ich habe das Heil empfangen, um es anderen weiter zu sagen. Ja otrzymałem zbawienie po to, aby o tym powiedzieć innym ludziom dalej. Wenn ich wirklich erfasst habe, wie groß das Heil ist, das wie man Jesus habe. Jeżeli rzeczywiście pojąłem, jak wielkim jest to zbawienie, które ja otrzymałem w Panu Jezusie, dann habe ich großes Verlangen, dass andere Menschen das auch. To wtedy ja w sobie będę miał wielkie pragnienie, aby właśnie to samo inni ludzie też otrzymali, co ja dostałem. Und dann gehe ich hin, und dann evangelium. I wtedy ja pójdę, aby rozpowszechniać Ewangelię. Und dann schreibt Johannes in seinem ersten Brief. A potem pisze Jan w pierwszym swoim liście. Wir lieben, weil uns zuerst liebt. My miłujemy, bo on nas najpierw umiłował. Das ist christliche Grundsatz. To jest właśnie chrześcijańska zasada. Wir genießen oder leben in dieser Liebe, die Gott uns schenkt. My żyjemy i zażywamy tej miłości, którą Bóg nam podarował. Und dann sind wir auch fähig zu lieben. I wtedy też jesteśmy zdolni, aby miłować. Und dann dürfen wir sehen, wie viel Gott uns vergeben hat. I wtedy możemy zauważyć, jak wiele nam Bóg przebaczył. Und dann sind wir auch bereit, einander zu vergeben. I wtedy będziemy też skłonni, aby i innym przebaczać. Das finden wir in Kolosse 3 und Epheser 4. I to czytamy w Kolosensach 3 rozdział i Efezjan 4 rozdział. Da werden wir auch gefordert, vergebet einander. Bo tam jesteśmy w tych rozdziałach wzywani, przebaczajcie sobie nawzajem. Gleich wie Gott in Christus uns vergeben. Tak jak Bóg w Chrystusie nam przebaczył. Seht ihr, das ist wahres, praktisches Christenleben. Zauważcie, że takie jest prawdziwe chrześcijańskie życie. Zu leben in diesen wunderbaren Wahrheiten Gottes. Aby żyć w tych cudownych prawdach Bożych. Darüber zu lesen in Gottes Wort. O tym czytać w Słowie Bożym. Darüber zu singen in den Liedern. O tym śpiewać w pieśniach. Und dann in der Kraft des Herrn Jesus hinzugehen. A następnie w tej mocy Pana Jezusa iść. Und dieses Glück weiterzugeben. I to szczęście dalej podawać. Ein Gottesleugner hat einmal etwas gesagt. Jeden z tych, którzy się zapierali Boga, powiedział kiedyś. Er hat gesagt, die Erlösten müssten mir Erlöster aussehen, damit ich an ihren Erlöser bleiben würde. Odkupieni powinni bardziej wyglądać na odkupionych, abym ja potrafił uwierzyć w ich odkupiciela. I cytuję nicht gerne einen Gottesleugner. Ja niechętnie cytuję wypowiedzi ludzi, którzy zapierają się Boga. A vielleicht ist es doch gut, darüber nachzudenken. Ale może jest dobrze, abyśmy nad tym cytatem się zastanowili. Czy my żyjemy w tych rzeczach? Dann können wir sie weitergeben. To wtedy możemy je dalej podawać. Und jetzt komme ich auf den zweiten Teil, ab Vers 38. A teraz przejdźmy do drugiej części od 38 wiersza. Do 11 rozdziału, 13 wiersz stwierdzamy. I beiden großen, wichtigen Dinge des Christentums. Te dwie wielkie, ważne zasady życia chrześcijańskiego. In Vers 38 bis 42, das Hören auf das Wort des Herrn. Od wiersza 38 do 42, zasada, aby słuchać Słowa Pańskiego. Und in Kapitel 11, Vers 1 bis 13, a w tym rozdziale 11, od 1 do 13 wiersza, finden wir das Gebet. Mamy drugą ważną rzecz, to znaczy modlitwę. Das sind die beiden wichtigen, praktischen Dinge unseres Lebens. To są i dalej zostaną dwie najważniejsze rzeczy w praktycznym naszym życiu chrześcijańskim. Wir sehen, dass der Herr Jesus in ein Dorf. I tak czytamy, że Pan Jezus przyszedł do pewnej wsi. Es ist Betania. A to była Betania. Wir finden, dass der Herr Jesus immer wieder nach Betanien geht. Stwierdzamy, że Pan Jezus ciągle na nowo wracał do Betanii. Der Herr Jesus war am vielen Orten tätig. Pan Jezus był na wielu miejscach czynny. Auf dem Berg. Na górze. Am See. Na jeziory. Im Tempel. W świątyni. In Häusern von Pharisäern, w domach Faryzeuszy. Und auch heute ist der Herr Jesus an vielen Orten tätig. Również i dzisiaj Pan Jezus jest na wielu miejscach czynny. Aber die Frage jest heute nicht, wo ist der Herr Jesus tätig? Ale ja dzisiaj się nie pytam, gdzie Pan Jezus jest czynny. Sondern ich frage, wo fühlt sich der Herr Jesus wohl. Ale ja się pytam dzisiaj, gdzie Pan Jezus się czuje dobrze.
familie Tetis. Ja nie tylko się pytam, czy Pan Jezus jest czynny w mojej rodzinie, ale ja się też pytam, czy on w moim domu się dobrze czuje. I ja myślę, że musimy same siebie pytać w powiązaniu o myśląc o miejscowym zgromadzeniu. Nie chodzi tutaj o pytanie, czy on w tych zgromadzeniach działa. Ale pytanie jest najważniejsze, czy on w tym miejscu znajdzie miejsce odpoczynku dla swojego serca. A dokładnie takim miejscem była właśnie pytania dla Pana Jezusa. I tutaj widzimy Marię. A ona czyni dwie rzeczy. Ona zasiada u stóp Pana Jezusa i ona się przysłuchuje Jego słowom. I Pan Jezus błogosławi je przez te dwie rzeczy. Mianowicie ona się uspokaja przy Panu Jezusie i odbiera od Niego ten duchowy pokarm. A to jest bardzo ważne dla nas wszystkich. Bo my żyjemy w bardzo niespokojnym świecie. I teraz chciałbym się zwrócić do naszej młodzieży. Jest tak wiele rzeczy, które szturmują wasze serca. Ale zawsze szukajcie tych chwil spokojnych u stóp Pana Jezusa. To właśnie czyniła Maria. I ona się przysłuchiwała Panu Jezusowi. Chrześcijaństwie wiele jest teraz mówione. Ale czy my w ogóle jeszcze mamy uszy, żeby słuchać? Czy wy wiecie, co Pan Jezus pisze w tych siedmiu listach zapisanych w drugim, trzecim rozdziale objawienia? Tam jest czy tam jest napisane, kto na usta niechaj mówi? Nie, tam jest napisane, kto ma uszy, ten niechaj słucha. I on to powiedział tam siedem razy. Do każdego zgromadzenia. I on to jeszcze dzisiaj mówi do każdego miejscowego zgromadzenia. I tak musi być też w tej rzeczywistości. My zgromadzamy się w imieniu Pana Jezusa. My nie spoglądamy wtedy na człowieka. I my teraz siadamy, uspokajamy się przy Panu naszym. Gdy nasze serca już się uspokoją, dopiero wtedy będziemy mogli usłyszeć Jego głos. A Marta była bardzo zajęta usługiwaniem. To, że ona służyła Panu, to nie było rzeczą złą. Bo my bardzo często myślimy źle o tej Marcie. My mamy jedną siostrę w Szwajcarii, która też się nazywa Marta. I czasami, gdy ja ją witam, to zapominam, że tak się nazywa. I wtedy ja mówię, dzień dobry, Mario. I wtedy ona zawsze mi odpowiada, tylko Marta. Ale ja myślę, że my za często myślimy źle o tej Marcie z Biblii. Bo to, że ona Panu i Jego uczniom służyła, to nie było nic złego. Ale jednak dwie rzeczy były błędne. Bo ona służyła w tym czasie zamiast słuchać.
A w dodatku ona służyła, mając w swoim sercu zarzuty pod adresem swojej siostry. Postawmy samych siebie w świetle Boże. Jeżeli my teraz służymy Panu Jezusowi, i zastanówmy się, czy te usługi nie zajmują, czy nie zabierają, nie zamieniają nam tego miejsca, które my żeśmy powinni zająć u stóp Pana Jezusa. A czy czasem usługując nie mamy w sercu zarzutów pod adresem innych wierzących? Ale teraz coś zapisane dobrego w tej marcie. Ona ze swoimi zarzutami nie poszła do telefonu. Aby jak tylko to możliwe, największą ilość ludzi poinformować, że ta Maria to nic nie robi. Ona ze swoimi zarzutami idzie do Pana Jezusa. I to był właściwy adres. Möchten wir das ausrüsten, wenn wir etwas haben? Abyśmy i my tak czynili, czy w naszym sercu powstaną zarzuty pod czyimś adresem. To idźmy z tym do Pana Jezusa. To wtedy nam może się tak pogodzić jak tej Marcie. Marta, Marta. Że Pan nam wtedy powie: Marto, Marto. Marta musi to zrobić. I ta Marta musiała się czegoś nauczyć. Chciałem iść tam do kanieli, żeby Marta nie wrócić. A jednak ja trochę się dziwię, albo podziwiam tą Martę. Ta siedem na miejscu, szat, ma ten czucie. Że to ona akurat Panu Jezusowi tutaj mówi, co Pan Jezus ma uczynić. Es kommt davon, man wurde sowieso zu na miejscu. Bo tak czasami się zdarza, że my w ten sposób zaczynamy się modlić do Pana Jezusa. I tej wyliczby chętę ma ten cudzy. W modlitwie wskazując Panu Jezusowi, co On ma uczynić. Ale Jezus nie pozostanie w wyjęcie. Ale Pan Jezus nie będzie odbierał od nas żadnych poleceń. A w nich formaty. On też nie odebrał od Marty. Si sagt zum Herrn Jezus, żaby Maria. Ona powiedziała Panu Jezusowi: Pan jest tej Marii. I są mi chętni. Ona ma mi pomóc. Ale Pan Jezus tego nie uczynił. Das ist doch sehr wichtig zu lernen. To jest jednak bardzo ważne, abyśmy się z tego nauczyli. Wenn wir zum Herrn Jesus gehen. Że jeżeli idziemy do Pana Jezusa, dann können wir nicht befehlen, dann müssen wir bitten. To nie możemy mu czegoś polecać albo rozkazywać. My możemy tylko prosić. Und zu diesem Thema kommen wir jetzt in Kapitel 11. I do tego tematu przechodzimy też w 11 rozdziale. I tam oglądamy bardzo piękną scenę. Pan Jezus jest tam wejdzie. Pan Jezus się modli. Und die Jünger sehen das. I uczniowie widzą to. Und sie möchten auch so beten wie der Jesus. I oni też chcą się teraz tak modlić jak Pan Jezus. Das ist eine ganz gute Haltung von den Jüngern. Jest to bardzo dobre nastawienie tych uczniów. Wenn wir das tun möchten, was dein Jesus tam. Jeżeli będziemy chcieli to czynić, co Pan Jezus czynił. Und so kommen sie zu ihm. I tak oni przychodzą teraz do Niego. Und sie sagen: Herr, lehre uns beten. I oni mówią: Panie, naucz nas modlić się. Das ist eine gute Bitte auch für uns. To też jest dobre pytanie, abyśmy my je zastosowali. Und der Jesus erhört diese Bitte. I Pan Jezus wysłuchał ich prośby. Und er beginnt sie zu lehren. I on zaczyna ich pouczać. Und ich möchte jetzt etwas sagen, zu jest über das Wort für uns. I teraz chciałbym powiedzieć coś na temat tej modlitwy Ojcze Nasz. Ich weiß, dass jest w Mateus Evangelium und gezeigt wird. Wiem o tym, że ona jest zapisana w Ewangelii Mateusza. Dass es in der Christenheit so herumgesagt wird. I że ta modlitwa w całym chrześcijaństwie jest teraz wypowiadana. Ich möchte ganz deutlich machen, dass das ganz falsch ist. I chciałbym teraz całkowicie dobitnie powiedzieć, że jest to błędne postępowanie. Und das, Jesus das ausdrücklich gesagt hat. I że to Pan Jezus właśnie dobitnie powiedział. Wir können das in Matthäus Evangelium finden. My możemy to stwierdzić w Ewangelii Mateusza. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Nationen. Bo tam jest napisane, że jeżeli będziecie
będziecie się modlili, to nie macie tam paplać tak jak narody. Einfach ein Gebet, ein auswendig gelerntes Gebet berufen. Tak po prostu z góry na dół wypaplacie wyuczoną modlitwę na pamięć. Leider ist das geschehen. Niestety tak się stało. Unsere Breite in der Christenheit. I jest to rozpowszechnione w chrześcijaństwie. Dass man dieses Vater unser herunterset. Że to modlitwa Ojcze nasz się wypowiada. Das sollten wir nicht tun. Nie, tego nie mamy czynić. Aber das bedeutet nicht, dass diese Belehrung nicht eine Bedeutung hat für uns. Ale to wcale nie oznacza, że te pouczenia płynące z tego nie mają znaczenia na temat naszych modlitw. Aber wir müssen den Sinn etwas. Ale my musimy ten sens tutaj uchwycić. Und die Reihenfolge sehen. I zauważyć tę kolejność. Und dann kommen wir wichtige Belehrungen für unsere Gebete. I wtedy otrzymamy bardzo ważne pouczenia na temat naszej modlitwy. Das erste, was uns beschäftigen muss, wenn wir beten. I pierwsza rzecz, która nas musi zająć, jeżeli zaczynamy się modlić. Ist, dass der Name des Herrn geheiligt wird. To to, aby to imię naszego Pana było wyświęcone. Das zweite ist, dass sein Reich kommt. Drugą rzeczą to to, abyśmy prosili, aby Jego Królestwo przyszło. Nachdem der Geist Gottes gekommen war auf Erden. Po tym, gdy Duch Boży wstąpił na ziemię. Lernen wir etwas hinzu. Dowiadujemy się jeszcze coś więcej. Ein Christ, der durch Gottes Wort belehrt ist. Że chrześcijanin, który jest pouczony przez Słowo Boże. Der betet nicht ein Reich kommen. To ten nie będzie się modlił przyjść Królestwo Twoje. Sondern der betet, Herr Jesus kommt. Ale on będzie się modlił przyjść, Panie Jezu. Das steht in der Offenbarung. Tak jest napisane też i w objawieniu. Der Geist und die Braut sagen, komm. A tak jest napisane, Duch i Oblubnica mówią, przyjdź. Und dennoch erwarten wir auch das Reich. A pomimo tego wszystkiego, my też oczekujemy tego Królestwa. Und wir werden an diesem Reich teilhaben, vom Himmel. Bo my będziemy mieli udział w tym Królestwie, ale z góry, z nieba. Und in diesem Reich wird der Jesus völlig herrschen. A w tym Królestwie Pan Jezus będzie całkowitym władcą. Und wenn wir das wissen und das erwarten, i gdy my to wiemy i będziemy tego oczekiwać, und ich könnte das lesen am Ende des zweiten Timotheusbriefes, a możecie o tym przeczytać pod koniec drugiego listu Tymoteusza, da schreibt Paulus, dass wir seine Erscheinung. Tam jest napisane, Paweł pisze, że my mamy miłować Jego okazanie się. Da spricht er nicht von der Entwicklung. I wtedy on nie mówi o pochwyceniu. Sondern da spricht er vom Kommen des Herrn in Herrlichkeit. Ale on mówi o tym przyjściu Pana Jezusa w chwale, widzialnie na ziemię. Wenn wirklich alles ihm als Herrn unterworfen ist. I gdy już wtedy rzeczywiście Jemu jako Panu będzie wszystko poddane. Und so lernen wir aus diesem Satz, dein Reich kommen. I z tego zdania, przyjdź Królestwo Twoje, możemy się nauczyć. Dass wir jetzt schon wünschen, dass der Herr Jesus Herr sei in unserem Leben. Że już teraz sobie życzymy, aby Pan Jezus był Panem w naszym życiu. Dass er Herr sei in unseren Familien. Aby on był Panem w naszych rodzinach. Und dass er Herr sei in der Versammlung. I aby on był Panem w zgromadzeniu. Ich habe nicht gesagt, Herr der Versammlung. Ja nie powiedziałem, aby on był Panem zgromadzenia. Das ist er nicht. Takim on nie jest. Er ist das Haupt der Versammlung. On jest głową zgromadzenia. Aber er ist Herr in der Versammlung. Ale on jest Panem w zgromadzeniu. Wir anerkennen seine Herrschaft. I my uznajemy Jego panowanie. Und dann kommt drittens die Brotfrage. A następnie, po trzecie, tutaj jest mowa o tym codziennym chlebie. Das umfasst alle Probleme unseres irdischen Lebens. A te słowa zawierają w sobie problemy, które nas otaczają tu na tej ziemi. Auch das dann Gegenstand unserer Gebete. Również i te rzeczy mogą być przedmiotem naszej modlitwy. Und es ist richtig, dass wir vor jedem Essen den Herrn bitten und danken. I jest to rzeczą właściwą, abyśmy przed każdym jedzeniem Panu za to dziękowali. Und dann finden wir in Vers 4 Vergebung unserer Sünden. A następnie tam czytamy w wierszu czwartym, odpuść nam nasze winy. Da geht es nicht um die grundsätzliche Vergebung von Sünden. Nie chodzi tutaj o te zasadnicze przebaczenie naszych grzechów. Denn ein Christ weiß, dass ihm die Sünden vergeben sind. Bo chrześcijanin dobrze wie o tym, że jemu są te grzechy przebaczone. Das haben wir in der ersten Stunde gesehen.
które żeśmy już oglądali w pierwszej godzinie. Aber hier geht es um die Vergebung des Vaters. Ale tutaj chodzi o przebaczenie Ojca. Die Wiederherstellung des Gläubigen. Przyprowadzenie z powrotem do właściwego stanowiska jakiegoś wierzącego. Wir haben gesehen, dass der Sachwalt der Vergebung her sich darum bemüht. My żeśmy to oglądali, że ten orędownik z nieba o tą sprawę się teraz stara. Und dass auch wir in unseren Gebeten das verwirklichen dürfen. I że i my w naszych modlitwach możemy to urzeczywistniać. Indem wir, wenn wir sündigen, das wieder bekennen. Przez to, że jeżeli zgrzeszymy, to mamy teraz okazję to wyznać. Und dann soll diese bekennende Haltung uns auch kennzeichnen gegenüber. I również i takie nastawienie przebaczające powinno charakteryzować nas w stosunku do innych ludzi. A wir selbst vergeben unseren, wir selbst vergeben jeden, der schuldig ist. A bowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. Und dann die Bitte führe uns nicht in Versuchung. A na koniec też i nie wódź nas na pokuszenie. Da meint er, Prüfung des Lebens. Tutaj pod tym słowem ma na myśli też wszelkie doświadczenia naszego życia. Wir sollten nicht wünschen, geprüft zu werden. My nie mamy sobie życzyć, aby być doświadczanym czy sprawdzanym w tym życiu. Und dennoch ist es nötig, dass wir geprüft. Ale pomimo tego wszystkiego jest to rzeczą konieczną, abyśmy my byli doświadczani. Alle Gläubigen gehen durch Prüfung. Bo wszyscy wierzący idą przez sprawdzanie, przez doświadczanie. Ich könnte sie auch Züchtigungen nennen. My możemy to też i nazwać, że oni są ćwiczeni. Denke an zwei Apostel. Myślę teraz o dwóch apostołach. Denke an den Apostel Petrus. Myślę teraz o apostole Piotrze. Er kam in eine Prüfung. On właśnie w swoim życiu przez takie doświadczenie, takie sprawdzanie jego. Eine Magd Prüfung. Taka właśnie służąca doświadczała go. Und er versagte. I on zawiódł w tym doświadczeniu. Czy wy wiecie dlaczego? Bo on nie był z głębi serca pokorny. Również nie apostoł Paweł i on znalazł się w doświadczeniu. O tym czytamy w drugim liście do Koryntian, 12 rozdział. On otrzymał ciernik w ciele swoim. A on nie otrzymał ten cień po to, aby on stał się pokornym, ale on otrzymał go po to, aby on tym pokornym pozostał. I też i my z tego powodu możemy się znaleźć w odpowiednich właśnie doświadczeniach. Albo właśnie na te wszystkie słowa doświadczenia można użyć słowa egzaminowania. W takich sytuacjach Bóg w sposób zapobiegawczy coś na nas kładzie, abyśmy my pozostali dalej pokornymi. I widzimy w wierszach od 5 do 8, Pan Jezus pokazuje nam, jak mamy się modlić. I w tych wierszach chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze, musimy być w modlitwach konkretni. Tam jest konkretna prośba. Przyjacielu, pożycz mi 3 chleby. I to też jest bardzo ważne w godzinach modlitewnych w zgromadzeniu. Abyśmy w tych modlitwach w ogóle nie robili długich kazań. Ale abyśmy w tych modlitwach przed Boga przedkładali prośby. A bruder hat einmal gesagt, jeden z braci kiedyś powiedział, der Jesus müsste uns manchmal fragen nach der Gebetsstunde. Pan Jezus czasami musiałby się zapytać nas po takiej godzinie modlitewnej, was habt ihr denn jetzt eigentlich gewollt? W zasadzie, co byście chcieli? Was soll ich denn jetzt tun? Co ja mam teraz dla was uczynić? Der Jesus wünscht, dass wir konkrete Bitten vorlegen. Tak, Pan Jezus sobie życzy, abyśmy mu przedkładali konkretne prośby. Und dann sollen wir kühn sein mit unseren Bitten. A następnie mamy być śmiali. Tak, puste się, aby się zdrowi i złożyć cztery skierzone. A ty, jakie są te tak, puste się. Tu na koniec wiersza 8 jest napisane, że powinniśmy być natrętni, ale ja nie odważam się, żeby te słowo zastosować.
Boga to wielce uczci, jeżeli my w naszej modlitwie przyjdziemy do Niego odważnie. Jeżeli będziemy Mu przedkładali wielkie prośby. A następnie w wierszach od 9 do 10 jest nam opisane te nasze nastawienie. Bo my mamy być proszącymi, szukającymi i pukającymi. Wir sollen wirklich wissen, dass wir es nicht können und dass Gott es fehlen muss. My rzeczywiście musimy o tym wiedzieć, że to nie my potrafimy coś, ale że to Bóg musi dać. Co jemand ist ein Bittner? I taki ktoś będzie wtedy proszącym. Und wir sollen wirklich auch Bedürfnisse haben. I my rzeczywiście musimy mieć też i potrzeby. Dann sind wir suchende. Wtedy będziemy szukającymi. Und wir sollen im Gebet die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus suchen. I my w modlitwie powinniśmy szukać społeczności z Panem. Dann sind wir ratlos. I wtedy będziemy też i tymi szukającymi. Wir möchten hineingehen, wenn wir ratlos. Jeżeli pukamy, to chcemy gdzieś wejść. In die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Bo chcemy wejść w tą społeczność z naszym Panem Jezusem. Und er gibt uns gute Gaben, Vers 13. I wiersz 13 mówi, że On daje nam dobre dary. I Pan teraz nas prowadzi do Ducha Świętego. I teraz na zakończenie przechodzę do tych ważnych praw. Er sagt, dass Gott uns alle Zeit gute Gaben gibt. Tu jest napisane, że Bóg zawsze po wszelki czas będzie dawał dobre dary. I auch unsere irdischen Väter uns gute Gaben. Tak jak też i nasi ziemscy ojcowie dają nam dobre dary. Und er wird auch den Heiligen Geist geben. I On też da nam tego Ducha Świętego. Wenn die Jünger darum bitten. Jeżeli uczniowie będą o to prosili. Und ich möchte jetzt diese Stelle aus. Chciałbym teraz wyłożyć dokładnie to miejsce. Wir finden die Antwort dieses Verses in Apostelgeschichte. Odpowiedź na ten wiersz znajdujemy w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale. I chciałbym trzy rzeczy przedstawić. Tutaj mamy takie wezwanie, aby prosić o Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale. Vers 14. Oglądamy, że ci uczniowie spełnili to żądanie. Bo trwali jednomyślnie w modlitwie. A w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale oglądamy, że odpowiedź przyszła. Na te modlitwy Bóg Ojciec zsyła Ducha Świętego na ziemię. I z tych miejsc wynika jasno, że my już teraz nie musimy prosić o Ducha. Bo przecież nie musimy prosić o coś, co żeśmy już otrzymali. Bo jest tak wielu chrześcijan, którzy to błędnie rozumieją. I dalej proszą o Ducha Świętego. Ale przecież ten Duch przyszedł. On jest na ziemi. On mieszka w zgromadzeniu. I On mieszka w każdym wierzącym. Und die Auswirkung, dass in den Gläubigen geworden ist. A rzeczą na zewnątrz widziano, że On jest w danym wierzącym, że tam w nim mieszka. Erstens, er ist gesalbt. To, że po pierwsze On jest pomazaniem dla Niego. Das ist im ersten Johannes. O tym mówi pierwszy list Jana, drugi rozdział. Weil der Geist Gottes in uns wohnt, können wir Gottes Wort verstehen. Bo ponieważ Duch Święty w nas mieszka, możemy rozumieć Słowo Boże. To jest to, co nam zostało pokazane przez Marię. Ona siedziała u stóp Pana. I my możemy siedzieć przy stopach Pana. My możemy to Słowo czytać. I przez tego Ducha Bożego możemy je rozumieć. Tylko my możemy to Słowo tylko rozumieć.
eine ganz wichtige Wahrheit. To jest bardzo ważna prawda. Und Johannes schreibt den Gläubigen, a Jan pisze wierzącym, ihr habt die Salbung und wissen alles. Wy macie pomazanie i wiecie już wszystko. Das genügt. To wystarcza. Der Geist Gottes ist da. Duch Boży jest już dany. Und wenn frei wirken kann. I jeżeli tylko On może swobodnie działać, dann wird das Wort Gottes verstanden. To wtedy Słowo Boże będzie zrozumiane. Aber der Geist Gottes ist da auch in uns, um uns zu helfen beim Beten. Ale Duch Boży też jest w nas, aby nam pomóc w modlitwie. Das finden wir in Römerach. O tym czytamy w Rzymian 8 rozdział. Wir wissen nicht, was und wie wir bitten sollen. Bo my nie wiemy, o co i jak mamy się modlić albo prosić. Vers 26. 26 wiersz. Und wir lesen desgleichen aber nicht sich auf der geistlichen Schwachheit. Ale tam w środku tego wiersza czytamy, ale sam Duch stawia się za nami, w niewysłowionych bez imienia. Denn wir wissen nicht, was wir bitten und wie es ist. Bo nie wiemy bowiem, o co się modlić i jak należy się modlić. Das was und das wie wissen wir nicht. To, że my nie wiemy, o co i jak należy się modlić, aber der Geist bewegt sich für uns. Powoduje, że ten Duch stawia się za nami. Um uns zu führen in unserem Gebetsleben. Aby nas prowadzić w naszym życiu modlitewnym. Und darum sagt der Herr Jesus in Johannes 4. I dlatego też i Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana 4 rozdział, wo er mit dieser Frau am Brunnen zu sich da spricht, gdy on tam rozmawiał z tą niewiastą przy studni w Sychar, wenn du die Gabe Gottes kennst, gdybyś ty znała dar Boży, wer es ist, der zu dir spricht, i gdybyś znała tego, kim jest ten, który z tobą mówi, to będziesz tu ihn gebeten haben, to wtedy byś ty jego prosiła, oder würde dir lebendiges Wasser geben. I on wtedy dałby ci wodę żywe. Dieses lebendige Wasser spricht vom Geist. A ta woda żywa mówi nam o Duchu Bożym. Das wird klar in Johannes 7. I to jest dla nas jasne w Ewangelii Jana w 7 rozdziale. Das wird, dass der Jesus, wenn er von diesem Wasser spricht vom Geist. Że Pan Jezus, gdy mówi o tej wodzie, to mówi o Duchu. Denn die haben Glauben empfangen. Którego otrzymają ci, którzy w Niego będą wierzyli. Sind wir nicht glückliche Menschen? Czy my nie jesteśmy szczęśliwymi ludźmi? Którzy my z powodu Bożej łaski doszliśmy do tej wiary w Pana Jezusa. My żeśmy od Boga wszystko otrzymali. Aby iść naszą drogą już teraz szczęśliwie. Aby stawiać pewne kroki w tym trudnym świecie. Zarówno osobiście, jak również też z naszymi rodzinami, jak również też i w naszych miejscowych zgromadzeniach. A on przyobiecał, ja przyjdę z domu. Ale on jeszcze powiedział, że jeżeli przyjdę z domu, to ja wszystko jeszcze zapłacę, to co pozostało do zapłacenia. Tak, tak, das Leiden und das Leiden ist zu Ende. Wtedy też i zakończą się cierpienia naszego ciała. I Schwachheit und das Leiden. Zakończy się słabość naszego ciała. Da wird uns Leben in deine Hände. I wtedy on nas podniesie do swojej własnej chwały. So groß ist das Leiden, das an Jesus hat vorgelegt. Tak wielkim jest to dzieło Pana Jezusa tam na Golgocie. Das Gott uns gibt jetzt alles schenkt. Że Bóg teraz z Nim nam może wszystko podarować. Gepriesen sei sein größer Name. Niech będzie wysławione Jego wielkie imię.